Witam, Adam Kopyć, miłośnik Excela z portalu Excel. I Adam, pytanie od widzów numer 48. Jak pokazać wartości w komórkach tylko wtedy, kiedy je zaznaczamy? Ja zrozumiałem to na takiej zasadzie, że mamy tu komórkę. Jeśli ona jest zaznaczona, to ma pokazywać wartość. Jeśli tu uciekniemy, to tej wartości nie ma. Jedyny sposób, jaki ja znam na to, to napisanie odpowiedniego kodu VBA, który robiłby mniej więcej coś takiego, że jeśli klikam na tą komórkę, to nadaje odpowiednie formatowanie lub też kolor. Jeśli ja odklikuję gdzieś indziej, to ukrywa tą komórkę i wartość. Najprościej ukryć wartość za pomocą formatowania standardowego. Jeśli tu sobie napiszę 3 średniki, no to teraz tej wartości tutaj nie widać. Widać ją w pasku formuły, ale tu na arkuszu jest niewidoczny. Ewentualnie można pracować kolorem, czyli jeśli sobie wstawię przykładową datę, zamienię kolor na biały, to też wartości nie będzie widać. Jeśli znowu sobie zamienię na czarny, to znów ta wartość jest widoczna. I tu przykładowo tak to jest rozwiązane, że jeśli zaznaczę sobie zakres w obszarze A1, A31, no to tu pojawiają się wartości. To są wartości liczbowe, które są datami. Więc jak to zrobić za pomocą kodu VBA? Na tyle, na ile ja potrafię pisać VBA. Przede wszystkim trzeba sobie stworzyć kod przy zmianie selekcji. Tu, jeśli sobie ja kliknę pusty mój arkusz, tak, tu jest ważne, żeby był właśnie taki widok. Jeśli sobie kliknę dwa razy pusty arkusz, to mogę sobie napisać odpowiedni kod. Wybieram sobie worksheet i tu automatycznie wybierana jest selection change, jeśli się zmienia selekcja. I w takiej sytuacji ja mogę sobie dopisać resztę tego kodu. Jeśli nie widziałbyś tego okna projektowego, to w widoku jest opcja Project Explorer, Ctrl L, skrót do niego. Tu właśnie to uruchamiam. I to jest taki kod. Tylko jak właśnie może zauważyłeś, ze względu na to, że ja tam mam daty i nadaję później formatowanie general, czyli standardowe, znowu VBA to tylko język angielski, więc nie zawsze jest to skuteczne. Oczywiście mogę sobie tutaj zmienić, żeby zamiast formatu general, standardowego, był format daty, znowu YY z angielskiego, to jest rok. I zasejfuję sobie. Teraz będzie mi tu formatował jako datę. Okay. Tak jak wspominałem, nie zawsze to jest wygodne, bo nie zawsze chcesz mieć tutaj format daty, więc tu jeszcze została mi ta opcja. Ja sobie tutaj właśnie takim pojedynczym cudzysłowem sobie komentuję wartości, zmienię kod, żeby pracował teraz kolorem. Tak, kolor RGB 255, wszystko to jest biały, kolor RGB wszystko 0 to jest czarny. Czyli sobie znowu wracam do widzów i tu pojawia mi się problem, bo ja tutaj sformatowałem te komórki, one dalej mają ten format niestandardowy, więc ja sobie muszę poprawić tutaj na formatowanie przykładowo ogólne. Nie wiem, ja chcę formatowanie akurat daty, więc tu formatowanie daty mam zaznaczony cały zakres. Odklikuję obok i już teraz mi działa to poprawnie. Zamienia kolorem, tak jak sobie zaznaczę, większy obszar, widać, że po prostu to jest czcionka biała. A jak puszczę, to nadaję temu kolor czarny. I jeszcze ewentualnie, jak sobie znowu wrócę, ja tu zapisuję zakres jako od komórki A1 do A31, ale nie ma problemu, żeby to zamienić na zakres całej kolumny, czyli od A do A, Ctrl S zapiszę sobie i teraz gdzieś tu na dole napiszę sobie tekst, zatwierdzę go, znika. Ale jak kliknę na niego z powrotem, to jest widoczny. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.